Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Florkowski z miernikiem lakieru. Dzisiaj będziemy sprawdzali samochody. Szukamy czegoś z takiego przedziału 30-40 tysięcy złotych. Coś, co będzie z w miarę pojemnym bagażnikiem i oszczędne. Czy diesel, czy benzyna. Zaraz się okaże. Moja znajoma czegoś podobnego właśnie w tym momencie poszukuje. I to ma być auto dla osoby prywatnej. No właśnie, musimy się tutaj rozejrzeć. Co tutaj ciekawego jest? No ten Golf R-ka chyba nie za bardzo, ale zaraz zobaczymy dalej. Tak sobie tutaj maszerujemy, oglądamy, różne ceny są i 80 i 70, tu jest jakiś Golf 7 za 55 900, ale to jest nadal ponad budżet. Tutaj jest fajna Octavia i to chyba byłoby jedno z najlepszych samochodów, ale 56 900 za wysoki budżet. Tam jest Octavia w RS-ie i to taka w wersji Challenge, ale to 124 900 już widziałem. Więc to, co wchodzi w grę w tej chwili, no to trochę za drogie, więc prawdopodobnie będziemy się skupiali na tej Octavii. Dopiero co wstawiona, w tej chwili świeżo odkupiona od klienta, który przesiada się, z tego co usłyszałem, na Kamika, więc przyjrzymy się temu autu w tej chwili bliżej. Czerwone szybsze podobno. Sprawdźmy. No cóż mogę powiedzieć, szpachli nie ma. Sprawdziłem to auto całe dookoła i żadnych tutaj jakichś ubytków, jak i mankamentów na tym samochodzie nie znalazłem. Jesteśmy w tym momencie w Das Welt Auto, czyli salonie samochodów używanych marek Skoda, Volkswagen czy chociażby Seat. No i jedno trzeba powiedzieć na pewno, że te samochody, które oni tutaj przyjmują, są te auta sprawdzone, mają całą checklistę, na podstawie której te auta sprawdzają. Więc nie spodziewałbym się tutaj samochodu, który będzie jakimś tam bublem, gdzie można w pseudokomisach tego typu auta znaleźć, a tutaj możemy spodziewać się tego, że te samochody są jednak wyselekcjonowane pod kątem tego. Okej, może ta Skoda ma lakier niemetalizowany, ale trzeba przyznać jej jedno. Jest to rocznik 2015, wersja kombi z naprawdę bardzo dużym bagażnikiem i dodatkowo silnik 1.6 TDI o mocy 105 koni. Uwierzcie mi, w zupełności wystarcza. Miałem okazję już jeździć tego typu zestawem. Co prawda z pięciobiegową skrzynią manualną, ale też nie wymagajmy za dużo. No i cena 38 900. Mam nadzieję, że jeszcze do jakiejś rozsądnej rozmowy. A jak to idzie? Emocje aż mnie poniosły, poczułem tego ducha sportowego silnika pod maską, ale schodząc już bardziej na ziemię, jest to Octavia w dosyć podstawowej wersji. Klimatyzacja manualna, radio elektryczne, szyby elektryczne, lusterka, centralny zamek jest, nawet radio z Bluetoothem, nawet ma, widzę tutaj, asystenta pasa ruchu. Można powiedzieć, że w zupełności to powinno wystarczyć nam do codziennej eksploatacji, patrząc przez pryzmat ceny, jak i rocznika, jak i modelu, jaki otrzymujemy, wydaje mi się, że jest to naprawdę atrakcyjna gdzieś oferta. Oczywiście o tej cenie jeszcze spróbujemy trochę porozmawiać. Druga sprawa, jeszcze warto tutaj zastanowić się nad sposobem finansowania i zaraz mają mi tutaj przynieść oferty względem tego auta. O, zawieszenie dobrze sprężynuje, ale jeszcze będziemy mieli okazję dzisiaj sprawdzić tę Octavię podczas jazdy. Za chwilę weźmiemy ją na jazdę próbną, a w tej chwili o finansowaniu. Zarówno Das Welt Auto, czyli Skoda, Seat i Volkswagen, jak i Audi Select oferują teraz program Autonomia, czyli formy finansowania dla samochodów używanych. I z jednej strony jest to program pod kątem leasingu dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ale jest to też program dla osób indywidualnych, nie prowadzących działalności gospodarczej. I dzisiaj na tym chcę się w 100% skupić, żeby pokazać, jaka fajna ciekawostka może być, że za naprawdę niewielkie pieniądze można być użytkownikiem, posiadaczem bądź właścicielem takiego samochodu. Zacznijmy od tego, że możemy jako właściciel indywidualny wpłacić od 0 do 30% wartości pojazdu, wybrać formę finansowania na 24, 36 bądź 48 miesięcy i później ustalić, jaka będzie ta wartość finalna wykupu naszego pojazdu, a w międzyczasie to auto użytkować, deklarując, czy rocznie będziemy robili od 10 do 40 tysięcy kilometrów. Ale dobra, tyle jeżeli chodzi o teorię, przejdźmy do praktyki. Poprosiłem o 4 różne wyliczenia i tutaj, o dobra, na tym się chciałem skupić. Mamy Skoda Octavia 1.6 TDI w odmianie Active. Cena wyjściowa 38 900, jeszcze nic żeśmy nie negocjowali, zostańmy przy tym na razie jak jest i robimy wpłatę własną na poziomie 10%, czyli 3890 zł, 4000
żeby móc wyjechać tym samochodem z tego miejsca. Następnie rozkładamy to na 36 miesięcy, czyli na 3 lata i wtedy nasza rata wynosi 551,76 zł miesięcznie, czyli za 5 stówek można tym autem jeździć i użytkować. No i później mamy taką sytuację, że mamy wartość końcową na poziomie 24 tysięcy, gdzie na koniec tej formy finansowania możemy to zapłacić w całości. Możemy nie płacić tego, bo spojrzymy na ceny aut takich, jakie są na rynku wtórnym i okaże się, że te 24 tysiące to jest wartość naszego pojazdu na rynku wtórnym i tak najczęściej się też właśnie dzieje, bo jest to w tej formie wyliczone. Bądź możemy te 24 tysiące, jeżeli nie mamy tego całościowo w gotówce, powiedzieć, a dobra, to rozbijemy sobie to jeszcze na raty i tutaj skredytujemy to dodatkowo. Więc jak widać, w przypadku tej Octavii za 550 zł można użytkować to auto na co dzień przy wpłacie niecałych 4000 zł. To jest taka forma a la leasing, ale jest to kredyt dla osób indywidualnych. Hech, cały czas mi ta oktawka chodzi po głowie. RS 245 koni, ale zejdźmy na ziemię. Chodźmy do tej czerwonej strzały. Chyba pracownicy tutaj kojarzą mnie, bo pozwolili mi się samemu przejechać tą Octavią, więc zapraszam Was na pokład czerwonej strzały w kolorze a la Ferrari. I jedyneczka, rusz. O, no właśnie, jak na 1.6 TDI, 105 koni to jest duży moment obrotowy, więc to naprawdę fajnie zrywa się do jazdy. Oczywiście, dla mnie pewnie te 105 koni to byłoby troszeczkę za mało, ale patrząc pod kątem młodej kobiety rozwojowej, która potrzebuje dosyć sporego auta i dużo podróżuje, to auto może być optymalne, a tym bardziej, że mam świadomość, co prawda dokładnie takim zestawem, jak ta Octavia z tym silnikiem i w tej odmianie nie jeździłem, ale sporo jeździłem wersją w odmianie liftback i przyznam, szczerze, ten silnik 1.6 TDI naprawdę mikroskopijnie pali i można zejść spokojnie nawet poniżej 4 litrów. To auto widać, że nie jest w żaden sposób gdzieś tam wytłuczone. Przeglądałem sobie książkę serwisową, pokazywano mi też w komputerze w salonie, jak wyglądała historia serwisowa tego samochodu, więc wszystko na czas było robione zgodnie ze sztuką, więc ma pełną historię serwisową z ASO. No tak jak mówiłem, nie ma to jakiegoś tam super wielkiego wyposażenia, ale to pierwsze pytanie, czy tego potrzebujemy, czy to jest gdzieś takim dodatkiem, bez którego możemy się gdzieś obejść. Jest to taka wersja, jak ja bym to określił, flotowo-biznesowa, ale samochód fajnie przyspiesza, w żaden sposób nigdzie gdzieś tam nie kopci i co najważniejsze, no żadnych stuków z zawieszenia tutaj nie ma. Jeździć, obserwować, cieszyć się z tego, co tutaj mamy. Za chwilę też sobie wjedziemy w jakąś taką drogę, która będzie bardziej nierówna, chociaż ten asfalt tutaj do Aleksandrowa Łódzkiego wcale lepszy nie jest. Zbliżając się już tak do końca, do małego podsumowania, no auto samo w sobie jest naprawdę ciekawe. Przejrzałem tam wiele samochodów, które były. To jest takie w tym pułapie cenowym, które najbardziej gdzieś odpowiada, ale i były auta nawet po 15 czy 20 tysięcy. To wszystko zależy od tego, co jest w danym momencie gdzieś tam potrzebne. Cóż mogę powiedzieć, sam program finansowy Autonomia pomaga tutaj szczególnie klientom indywidualnym, że tak jak mówiłem, przy wpłacie niecałych 4 tysięcy złotych, za trochę ponad 500 zł miesięcznie możemy jeździć tym samochodem, więc dla mnie osobiście jest to coś o wiele lepszego ani różnego rodzaju wynajmy gdzieś tam samochodów, bo tutaj mamy to auto i później sami decydujemy, czy spłacamy to w całości, czy wręcz odwrotnie, zostawiamy samochód w salonie i bierzemy kolejne, na przykład auto używane bądź nowe. Moi kochani, podzielcie się w komentarzu, jak Wy też się na to zapatrujecie. Dajcie też znać, co myślicie o Skodzie Octavii 1.6, bo pewnie też wielu z Was miało okazję też tym autem jeździć, a ja póki co rozkoszuję się jazdą i jadę dalej. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się!